Cyk, proszę bardzo, tu. No dawaj, żeż jedz z tego banana. Cyk, proszę bardzo. No i wszystko! Nie wylatuj! Ty musisz być zjedzony do, na maksa. Uczymy się jeść! Niam. LOL, juniorski, te gry są coraz to dziwniejsze. Nie możesz zagrać na przykład w symulator sprzątania ubikacji LOL. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Mateusz Woźniak, Mitek Mitek, Snepsikal Gaming oraz Tomek Lombard. Za te cztery piękne fanarty poślesz memy. Pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. No siemanko, uszedowanko, z tej strony Dami. No welcome to dziwne gry na komórkę. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do dziwnych gier na komórkę i dzisiaj zagramy sobie w Eating Simulator. W ogóle przepraszam, że tak... Ale właśnie byłem u dentysty i mi tyle wbił, ja nawet nie prosiłem o to, ale mi tyle wbił znieczulenia, bo mi robił kanałówkę, że to jest po prostu masakra. Moi drodzy, 1000 łapek, lecimy więcej gier na komórkę oraz, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał dziwne gry, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag dziwne gry. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe. Dobra, co my tu mamy? Dziecko chce butelkę. Dziecko chce butelkę. O, dostał w łeb. Czekaj, bo to jest mleko chyba. A ja mogę to wziąć? O, okej, dobra. A, i to musi tutaj wejść sobie. Calo ma... Jak level complete? Czekaj, bo tu są jakieś odgłosy chyba. O, ta gierka była mega, nie? Ja chyba sobie w nią jeszcze raz zagram. Dobrze, moi drodzy, next. Gościu chce zjeść hambuszczaka. Patrzcie teraz na to. My możemy chyba... Czy ja mogę tutaj coś zrobić, mu otworzyć ten otwór gem... Co to było? Czekaj, bo ci... Dawaj, ma, la, 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 la. Stolerzem! A on naprawdę musiał zjeść ten talerz? Oh my god, ona chce rybkę. Patrzcie teraz na to, czekaj, bo tych ryb tu jest za dużo. Czy ja mogę to jakoś przesunąć? Ona tutaj czeka, biedna. Ile ona ma tych ryb? O jest. Jedna ryba mi wyleciała poza świat, nie? Za mapę mi wyleciała. Kolejna ryba mi próbuje wyskoczyć. Patrz, co się w ogóle tutaj dzieje. Dawaj to! Ej, ta gra jest mega wciągająca. Patrz to! Patrz, jak to się wyciąga. Patrz, cyk. Dobra, następna. Jeszcze jedna. Level... Czekaj, jeszcze nie zjadłeś wszystkich. Nie, level... Ale się tego przestraszyłem teraz. Dobra, level trzeci. Wow! On chce zjeść kostki. Ciekawe, czy możemy, patrz, tak zrobić, żeby on wszystkie zażarł naraz. Patrz. Pyk to! No wciskaj, żeż to do tego otworu gębowego, no. O Jezu, tutaj parę kostek. O, level complete. Gdzieś. A co to jest? To jest ogon. Ja myślałem, że to. Okej. Okay. Czekaj, bo my możemy napełnić jego szyję wodą. Ale naj. A mogę przez nos? Pa, on przez nos będzie pił. Patrz to! On przez nos pije. Patrz. Ale mogę też tak. O, i level complete chyba, nie? Dobra, level complete. Mamy to. Moi drodzy, napił się przez otwór gębowy, jak i przez otwór nosowy. Co to jest za gierka? The Ends! Ej, może sobie coś takiego też pogramy? Ale mnie to znieczulenie denerwuje. Ja przez wieczką wodę, wiecie jak piłem? Gdybym miał tutaj wodę, to bym wam pokazał, jak piję wodę. Ale piję tak, jej wszystko leci. Dobra, ja idę po wodę, ja wam to pokażę. Ale jeszcze jedną sobie mapę ogarniemy. On chce ramen. Gościu chce ramen. To czekaj, musimy najpierw to ściągnąć, dobra. I teraz wlewamy, patrz. A mama, 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 mama. No wżryj to, patrz. A mama, mama, mama. A mama. Ej, on jeszcze nic nie zjadł, nie? No dawaj ten ramen, szybko, patrz. Dawaj ten makaron tu. I tą samą szkla... O, level complete. Dobra, idę po wodę, pokażę wam, jak piję, nie? Tylko ja ostrzegam, nie? Bo będę musiał tutaj posprzątać. Patrzcie teraz na to, nie? Pa to, pa. Odkręcamy wodę. I patrz. Bez sensu. Trochę się polałem, ale to było bez sensu. Myślałem, że to będzie bardziej efektowne. W ogóle, moi drodzy, za granicą, w Niemczech, bo ja mieszkam w Niemczech, są tacy dentyści, że on mi znowu chciał wyrwać tego zęba, nie? W Niemczech wyrywają zęby, oni nie naprawiają zębów, oni wyrywają zęby. Ja mówię, ale ja potrzebuję tego zęba, no przecież jak ja stracę zęba i się będę śmiał, to ja stracę 200 subskrybentów, tysięcy. A on mówi, ale to będzie drogo kosztowało. I mi zrobił. No mówię, ale no, z 50 na 50 szansę mi daje, nie? Ja mówię, no dobra, ale ja to potrzebuję. I zrobił. I jak zrobił, to mówi, dobra, daję 80% na przeżycie. No co za typ, nie? Nieważne, dobra. Jemy rybę. Ej, bo ta ryba jest jakaś rozciągliwa. Dobra, dawaj to. Ty, aha, bo my... Czeka, jeszcze druga! Bo generalnie to jest tak, że on może teraz zjeść całą musztardę, nie? Patrz. Patrz, całą musztardę zjadaj. I jak to się... O, leci musztarda! To ona działa jednak, patrz, widzisz, pa? Lurp.
blnyt. A mogę zjeść całą butelkę musztardy? Patrz. Bla, 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 bla. Widzieliście to? Widzieliście to? Patrz, teraz to. Kiełbaskę. Ja ma. Zjadł, level complete, ale tutaj jeszcze masz tą. A bo on ma teraz tą biegunkę! O. Junior, chcesz klapsa? Nie, nie chcę klapsa. User HU1XT6KV5F. Fajnie się nazywasz. Junior, chcesz klapsa? Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, a być może jutro twój zwrot pojawi się na... Zwrot pojawi się na odcinku. No to górą wejdziemy, patrz. On ma biegunkę, patrz. On będzie teraz żygał, pa. Do góry, czekaj, do góry, tu... Czekaj. Do góry, tu i patrz, i będzie żygał, patrz. Ale tego gierka ode mnie nie chciała, więc wiecie co my zrobimy? My chyba jednak musimy otworem dupowym wyjść stąd, patrz, czekaj. Bo to za bardzo lata, ja nie wiem dlaczego to tak lata, ale my, on to musi z powrotem zjeść, żeby on się znowu wykupkał, nie? Na razie ma to na głowie. A ma. On się cały rusza! Pa, jak go ciśnie! Patrz, jak go ciśnie, że on leci w powietrzu, pa! Pa to, on aż płacze, nie? Pa, i do kibla. O Jezu, no co się z tą grą dzieje, nie? Ja nie chcę, żeby to się tak działo. Bo on się nie umie wykupka, on się cały trzęsie. Ej, ale to na serio nie chce wyjść, patrz. Cyk. On to nie chce wyjść. Dobra, wyszło! Blup. Wyszło, jest! Mamy to i spłukał, już przestał płakać, ale dalej go brzuszek boli, bo teraz będzie sobie chciał coś zjeść. Moi drodzy, kolejny level. Gościu chce zjeść bardzo ostre papryczki. Może sobie zjeść albo otworem gębowym, to jest ten sam, co on już... Słyszysz, jak w ogóle pierdłem chyba? Coś powiedziałem i zrobiłem tak. Bo ten nieczulenie tak działa, nie? O, dobra, tędy? Ale może też sobie wciągnąć nosem, nie? Tak mi się wydaje. Patrz, tu. O, i nosem. Czajcie wciągnąć taką papryczkę nosem? Dawaj. Jeszcze raz, wciągaj. Dobra, tą sobie zjesz tak i będzie level complete. Ja chcę jeszcze nosem zjeść! No nie da się. On chce jajko, ale wydaje mi się, że najpierw to musimy rozwalić. Patrz, bang. Bang. Widzieliście to? Dobra, mamy to. I on teraz zje... O, ma... Ciało. Jaki on musiał być głodny, że to tak... Co to jest? Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Gościu chce lizaka, nie? Patrz. A on się pomniejsza. Tego lizaka zjadł. Pa, ryba je rybę. Pa. I od razu zje ją tu, ona dalej żyje i on od razu... Wysrawa, nie? Pa. Tu, cyk, proszę bardzo, dawaj jeszcze drugą! On chce my... To nie jest myszka, to jest jakiś kangur! Ty, to jest Queen Bouncilia! A ciekawe co się stanie, jak on zje... Dobra, Serek, ale muszę go delikatnie dźwignąć, ponieważ on jest jakiś taki gąbczasy. I od razu... Babcia! Babcia Granny! Wyłaź stąd! Babcia! Wyszła! Aż mu się odbiło, ty. Dobra, co my teraz tutaj mamy? Marchewki. Ale ten królik jest jakiś dziwny, to jest jakiś taki zajączek pluszak. Ja sobie najpierw wciągnę wszystkie marchewy, nie? Bo oni później robią już biją brawo, że udało mi się to przejść. Ale ja chcę zjeść wszystkie marchewki naraz, patrz. Cyk, proszę bardzo, tutaj popychamy kolejną. I tutaj jeszcze jedną i przez to... Jakie to jest dziwne. Dobra, tu cyk, pyk, proszę bardzo. Tu zjeżdżasz, tak żebyśmy najlepiej wszystkie zjedli, bo oni później już biją brawo i to jest bez sensu, nie? Ja nie potrafię zjeść wszystkich. Dobra, jemy tu. No nie, ja chcę zjeść wszystkie, nie bij, brawo! Dobra, uda mi się zjeść trzy i mamy reklamę. Frytki z McDonalda, patrz. Dawaj, jedziesz tu. A co ma w tej gębie? Co to jest? To jest ten, z gardła, nie? A muszę to wyciągnąć, dobra. I serduszko, patrz. Ale wydaje mi się, że jak ja zjem te frytki, on się zaczepił wokół... No muszę iść do dentysty, bo mi się frytka zacięła na tym, na zębie. No widzisz, co się dzieje? Patrz. O, zadziałało. Czekaj, bo te frytki są mega giełkie. I wydaje mi się, że to serduszko tutaj bije po to. Nie wiem w ogóle też po co, ale wydaje mi się, że... Żaba? Wydaje mi się, że to było po to, że za chwileczkę mi serduszko będzie szybciej biło, ponieważ frytki z McDonalda, jak gdzieś frytki z McDonalda, to one są specjalnie później bardzo serduszko bije szybciutko. Banan! Jak ona jest nadstawiona na tego banana, typa to. Ale muszę go najpierw odebrać ze szkoły, nie? Znaczy ze skóry go obrać. Cyk, proszę bardzo, tu. No dawaj, żeż jedz z tego banana! Cyk, proszę bardzo. No i wszystko! Nie wylatuj! Ty musisz być zjedzony na maksa. Co ten zaś chce? Musi zjeść Wormsa, który się zaczepił o dziób. To może ty wjedziesz? Dobra, ty wjedziesz, ty tam żyj jeszcze. I te... To nie działa, bo te... One są... O, jest, dobra, patrz! Jest! Pap! Wysrał jeszcze go na sam koniec. Jestem ciekawy, ile te znieczulenie mnie będzie trzymało. Nie, Mona Lisa. Nie, no na serio Mona Lisa będzie jadła jabłka. Ej, te levele są tak proste, że to jest niemożliwe. Dobra, co ty tutaj chcesz? Einstein! Einstein! Czekaj, patrz. O, zjadł to.
Sofią, brawo. Te znieczulenie jest tak głupie, że ja jestem głodny, ja bym sobie zjadł obiad, ale nie mogę. Dobra, dawaj, jedz to. Cheat day! A co to znaczy cheat day? No, nie miało być przypadkiem cheat... Jakie to jest ciężkie. Tego się... Dobra, to nara już wypadł, bo nie chcę, nie lubię tego. Donat! Patrz, co się dzieje z tym donatem, nie? Czekaj, tu... Ja nie wytrzymam psychicznie za chwileczkę z tą gierką. Dawaj, wie... Od nowa. Dobra, lecimy, czekaj, ja muszę od razu to ciastko wziąć, bo ono jest mega... Ono jest mega, wiecie co? Ono jest mega ciężkie, mam nadzieję, że mogę zjeść... Nie no, muszę zjeść wszystkie ciastka, naprawdę. Przecież to jest nie do przejścia. Dobra, teraz! Jest! Jeszcze tort. Czekaj, bo on się tam odbił w żołądku. Czekajcie, jak mu się teraz... Nie, musi teraz bekać. O, jest, mamy wszystkie! Brawo! Udało się wszystkie ciastka tutaj wcisnąć. Brokuły, no to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Widzisz, tu cyk, pyk, proszę bardzo, jedziesz. Wydaje mi się, że od razu do jelita cienkiego i grubego i możesz ten. No ale no, I like brokoli, widzicie, brokuły. Ale to jest bez sensu, bo ciasta musimy zjeść trzy, a brokułka tylko jednego, to jest bez sensu. O, robota musimy nakarmić, czym go musimy nakarmić? Nie wiem czym, ale to jest jakieś chyba serduszko, patrz. No już bij, brawo, no już koniec! Widzicie, zaczął działać. Ale mnie tutaj coś sędzi, a mam znieczulenie, ja tego nie czuję, nie? Popcorn. O, ten popcorn wybucha! Ja myślałem, że to nie będzie tak działać. Ale patrz, weźmiemy jeden... Ale my tutaj... Co my tutaj mamy? Coś do opieczonka. Brawo. To było mega ciężkie, nie? Tabletki. I need medicine. Ile ich potrzebujesz? Jedną? Nie, damy ci dwie. Albo całą zgrzewkę, czekaj. O, jeszcze... Dobra, jedna ci jeszcze wystarczy. I mamy, moi drodzy, dwie. Nie wiem, czy to dobrze, że wziąłem dwie medicine, ale nie wiem w ogóle, czy wy bierzecie jakieś tabletki, czy też nie. Ja się tam nie żywię, ja tylko woda, nie? O. Ja tylko woda, bo woda jest najlepsza na wszystko. No. Aha, ale z juniorka Bambik czemu nie umie grać w gry? Okej, nie potrafię grać w gry. Patrycja Fratczak 3796. Ha, 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 ale z juniorka Bambik czemu nie umie grać w gry? Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Nussknacker, my teeth are strong. Patrz. To musimy chyba... To musi pęknąć. O, widzisz? To musi pęknąć. Ale... A, my musimy na niego uważać chyba. Bo to jest nussknacker. Dawaj, lecisz, no... Jest! No co? Jak ja to mam przejść? Może takie resztki muszę... Tylko takie resztki musiałem wcisnąć. Widzieliście to? Dobra, co... O, oczy... musi oczy teraz zjeść, bo to jest jakiś zombie. To jest zombie z tego, z Minecrafta albo z Fortnite'a. Dobra, tu cyk, pyk, proszę bardzo. Juhu! Zjadł oczko. Ma tylko cztery, ma cztery do wyboru, ale możemy zjeść tylko jedno. O, możemy to pociachać, patrzcie. Haja! O, wybuchło, widzieliście to? I teraz o, czyli takie kawałki wystarczy, że zjemy. O, i to już chyba wszystko. Wystarczy, że dotkniemy. O, oh my, I like beer! To jest piwo! Czekaj. O, jakoś się uda, czekaj, musimy... O nie, no przecież wylewamy całe piwsko, nie? Dobra, dawaj. Kuleczkami będziesz pił. Bąbelkami. Ile ja tego... Ja to muszę całe napełnić. Nie no, na ser... Ja na serio muszę to całe napełnić? Przecież ja już całe piwo wylałem. Patrz. Dobra, drugie wleciało. Wow, ale że się hopie napił, ty. No i co, już? A wystarczą dwie. To jednak spoko, bo my musimy wszystko wlać. To by to trwało chyba około mnóstwo czasu. Ja pierdziele, co to jest? Out the spikes. Czyli musimy wyciągnąć teraz te jakieś spajki. Patrz. Widzisz, wodą, bo to jest lewatywa, bo coś mu tam zostało w środku i moi drodzy, my musimy te spajki wyciągnąć. Dobra, jest, brawo. Tylko szkoda, że on jest teraz cały z wody. W środku. Przecież to już było. Nie no, nie gadaj, że te levele się będą powtarzać teraz. Nie no, nie gadaj, że te levele się będą powtarzać teraz. A to... Słyszeliście, jak znowu pierdę tam? To jest bez sensu. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Eating Simulator Physics... podobał! Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym wideo. Na razie, dzięki, cześć!